Jan kochał jeść. I niejednokrotnie, jak większość z Was słyszała, Jan podczas jedzenia i też opowieści mówił, że jak przegryza kawałek krwistej polędwicy i popija wybitnie dobrym czerwonym winem, mówi: Boże, istniejesz. No nie wyobrażam sobie rozpocząć tej serii od innego dania niż stek z polędwicy, ale nie wołowej, tylko z jelenia. Gosiu, no ty niejednokrotnie Jana, który uwielbiał, który kochał jeść, gościłaś go tu w kuchni. Tak, i mięso dzisiaj musiało być zawsze w punkt zrobione, bo bardzo narzekał, jak było przede wszystkim przesmażone. Mogło być krwiste, prawda? Też tak pamiętasz? Ale nie mogło być przesmażone. Krwiste. Mogło być takie maksymalne, jaki stopień wysmażenia lubił Johnny. No to był, mówię, medium rare, to był już taki absolutny max, nie? Jak był średni, ten róż był już taki, wiesz, gasnący. To nie, to no to już tutaj pojawiały się pewne... Ale on nie narzekał. Narzekał, czyli nie, no, czasami, ale bo nawet wyście jak nie słyszały. Bo no. I zobacz, i to jest temat, ja mówiłem, że to nie jest dobry pomysł, bo jak my będziemy przy jedzeniu rozmawiać o jedzeniu, to my nie ugotujemy kompletnie nic. Ja już pokroję marchewkę swojego, Gosia już się ja dekoruję, ale to nie jest... O, świruję. Dobra, ale brokuł też na pół, bo będziemy go również karmelizować. Marchewka jest w punkt. Czekajcie, ja potrzebuję się mój postępem. Pierwszy stek, jakiego wysmażyłem dla Jana, no to jest historia kompletnie nie z tej ziemi, bo ja przecież pochodzę z miasta Puck, małego miasteczka prowincjonalnego. No, no tak nie do końca prowincja, ale... No nie, mów no tak. Wiesz. Bardzo przepraszam. Małego miasteczka o nazwie Puck i wyobraźcie sobie, no oczywiście są sklepy mięsne, ale jeszcze kilka lat temu rzeczą praktycznie niemożliwą było to, żeby zdobyć w sklepie mięsnym wybitnie pyszny kawałek wołowiny na steki. Tak? I to było wyzwanie. I wyobraźcie sobie, że jak zaprosiłem Jana na stek, to już tak naprawdę... Własnej produkcji. No własnej, no nie do końca własnej produkcji, ale zaprosiłem Johnego na stek. No nie było jeszcze tych takich większych sieciowych sklepów, marketów, w których, wiesz, no już są wykrawane fajnie te steki. I nie było możliwości dostania, wiesz, no dobrego kawałka mięcha. I no poszedłem tak. Do jednego sklepu mięsnego, do zaprzyjaźnionego, bo moją gębę przecież w Pucku każdy znał. No i wchodzę i mówię, że jestem umówiony na kolację z wybitnej klasy, no znawcą. Krytykiem kulinarnym znawcą. I będę smażył steki. I kompletnie... Przyznam się, bez bicia i będę mówił prawdę zupełną, że nigdy w życiu nie smażyłem steka. I tutaj powstała trochę turbulencja, bo te wszystkie informacje, jakie posiadałem w sobie, to były tak naprawdę połapane gdzieś tam, że tu mięso w temperaturze pokojowej, ile minut. No, nigdy tego prędzej nie robiłem, więc to było wyzwanie. Wiem o tym, że Johnny wiedział, że ja nigdy takiego steka nie smażyłem. I wyobraźcie sobie temat. Ale musiał być ciekawy. Ale to było jak w ogóle, bo wyobraźcie sobie, że ja nawet nie miałem kasy na to i pozdrawiam z tego miejsca panią ze sklepu mięsnego, nie podam nazwy sklepu mięsnego, wziąłem ligawę na kreskę. O nie, ligawę. Wziąłem na kreskę i żeby tego było mało, bo gdyby jeszcze rasa tej krowy była no, nadająca się do tego, żeby zrobić akurat z tego elementu steka, okej, okay, ale była to krowa mleczna, więc mięso było takie, że i o tym, jak Johnny żuł tego steka, ja zaraz opowiem, bo ja oczywiście włożyłem w to bardzo dużo serca, uczciwie wziąłem na kreskę, kawałek ligawy zamówiłem, też z kilkudniowym wyprzedzeniem. No i taki szczęśliwy z tą ligawą biegam do hospicjum, umówiłem się na konkretną godzinę z Johnem. No i lecę z tematem. No wiesz, ligawa bardzo równiutka. Wykrawam jeden kawałek, drugi kawałek. Robię testy, smażę, patrzę, twardy, zimny. Mówię, o co chodzi? Nie. Sosik robiłem fajnie, bo redukcję wina czerwonego, szalotka, więc to naprawdę było smaczne. Ja, wiesz, też kierując się też moim takim poczuciem tego, że faktycznie to smakuje, tak? Bo mi to smakuje, więc Janowi też będzie. I tak zrobiłem ziemniaczki w aromacie czosnku i rozmarynu, takie podsmażone. No i wchodzi Johnny. Ja mówię, jak tu ładnie pachnie w kuchni hospicyjnej. Usiadł przy blacie na taboreciku. Ja też w tym takim kameralnym miejscu miałem piękną zastawę, bo zadbałem również o to, bo wiem, że Jan bardzo mocno cenił sobie właśnie przeżywanie takich pięknych chwil poprzez celebrację całego otoczenia, bo prawda? Bo u rodziców zawsze był pięknie nakryty stół stąd. Tak, i ten sztuciec odpowiednio przygotowany, nawet wyglancowany po kaszubsku. To jest demiglas. To jest demiglas. Posmakuję palcem, bo jesteśmy w zapleczu
rodzinnym, więc pozwolę sobie moczyć paluszki w różnych garnkach i wcale nie będę się tutaj... Ale pyszne. Pyszne, ale jest to dopiero się pyszne. Zredukuje. Spokojnie dodamy zielony pieprz i czerwone winko, ale to później. Ale pyszne. I wyobraźcie sobie, Johnny zasiadł przy takim kameralnym rogu stolika. No i wiesz, ja taki cały spocony, no bo piękna, twarda polędwica, tak, ładna. Cygańska. I tu oczywiście opowiem, na dzisiaj kuchnia Budzkiego Hospicjum serwuje stek stopień wysmażenia i tutaj medium rare, ładnie jeszcze z podciągnięciem literki R. O, Johnny tak spojrzał, no i patrzę, nie idzie, patrzy na mnie, okej, okay. Patrzę, ja też tam się obróciłem do zlewu, że niby zmyłam, mówi, nie, no kurde, no nie wyjdzie, będzie po prostu... Coś nie tak. No i patrzę, Johnny, pierwszy kęs. W środku patrzę, jest oczko. Jest medium rare, bo na zdjęciach gdzieś tam widziałem. Johnny je. Żuje. Widzę. Dobra, mówię, no nie pytam, bo przecież przeżyła, no to jak mam pytać? No i patrzę, przeżył pierwszy kawałek. Nic, spokojnie, nie pytałem. No i tak po zjedzeniu, bo zjadł całego steka. Mówi, no, werdykt. I mówi, w skali od 1 do 10, Dyziu, daję ci mocną siódemkę. O, na zachętę. Tak, trochę. No ale ja jestem świadomy tego, zupełnie autentycznie świadomy, że to, na zachętę. Że to nie było jakby z tego technicznie, że to wyszło naprawdę super, tylko właśnie jest Jan docenił tę wartość, tak, mojego wkładu i to, że to płynęło prosto z serca. Ruszamy z projektem Smaki Życia. O, ja ci dam koronę. Koronę i uwaga! Tandaralam, takie węże. Ci, co widzieli Smaki Życia, to w jednym z odcinków Jan występował w tym, dokładnie w tym, durszlaku. Także to jest dokładnie ten sam durszlak, Patryk. Nazywajmy to koroną Rudego. Teraz. Korona Rudego, z racji, że jestem szefem kuchni, czyli o wartościach, o których nie wolno zapominać w życiu. Fundacja imienia księdza Jana Kaczkowskiego będzie Wam na bieżąco mówić. Będziemy mówić o Janie, rozmawiać, tak, o miłości, bo Jan jest miłością. Technicznie będą to kolejne odcinki pojawiające się. Chyba ta seria się nazwie, tak żeby już nazwiemy ją, tak żeby już kontynuować może to, co Jan robił, czyli Smak Życia. Nasze będą to Smaki Życia. Smaki Życia.